Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście Far Cry 2 i dzisiaj kolejny odcineczek. Widziałem tam właśnie pod poprzednim odcinku, no, łapka w górę oczywiście. Widzę, że wam się spodobał odcinek oczywiście i gra. I cóż, zaczynamy oczywiście z grubej rury, tu trzeba będzie rozwalić ten obóz pewnie, najprawdopodobniej. Tylko tu trzeba powoli tutaj podchodzić do nich, bo tu mnie mogę zaatakować, jak chcecie wiedzieć. Tylko gdzie oni są tak mniej więcej? Bo to jest w tym miejscu? Tak, tak jest. A to w tym miejscu jest dopiero. Tutaj? Czyżby to było tutaj? Tak jest, tutaj. Okej, okej. Kurde, daj ziomuś. Dobra, pięknie. Dobra, gdzie są kolejni? Okej. Znaleźć granat lub koktajl Mołotowa. Naciśnij kij, aby go rzucić. No dobra. What? Oj, 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 oj. A, telefon. To piątko trzeba. I just got word you cleared out that post. Not too shabby. Okay, I've got another chore for you, but I can't have you falling down in the middle of it. Get some sleep, resupply and be ready to go on a few. No dobrze, okej. Uaktualniono celę. Okej, jest to moje schronienie, już dopiero pierwsze. Korzystając z pomocy kumpli możesz ulepszać schronienie. Aha! No dobra, powiem wam, że kiedyś się gra, jak wspomniałem, jak wiecie, w pierwszym odcinku. Ja w ogóle nie czytałem w ogóle tych, można tak powiedzieć, że tych. Jak to można powiedzieć, jeju. Tych takich powiadomień, w ogóle nie czytałem ich. W ogóle ich nie czytałem, ja tylko grałem, wiecie. Czerpałem oczywiście rozrywkę z tej gry. A tak to w ogóle nie patrzyłem. Znaczy, nie czytałem w ogóle tych powiadomień, wiecie jak to jest. Jak człowiek nie czyta. Musisz kupić skrzynki na broń aha, okej. Okay. Dodatkowo, a to jest gówna, tak? Aha. A tu? Na broń specjalną, wow. Tu coś mam. Aha, to koktajl Mołotowa jest ta. Dobra. To tylko butelka, moi drodzy. Dobrze, gdzie to jest jak mniej więcej? O, trochę drogi jest stąd. Dobrze, zajmijmy się tym kolejnym takim zleceniem. Okej. Gdzie jest ten mój samochód? Ukradli mi? Oho, coś mi tu się już dzieje, jak widzę. Gdzie jest ten samochód? A jest, dobra, stoi. To trochę daleko, powiem wam, było to miejsce nawet. Mogłem podjechać samochodem, jakbym wiedział. Ale cóż. Dobrze, że mi nie wzięli tego samochodu w ogóle. Ale ten samochód tak powoli jedzie. Ile on jedzie? 60 km na godzinę? Serio? Tak mało? U, 70, wow. Jak ja mam wjechać tam? Nie, tam nie, tam nie, tam nie, tam nie. Jak se tu. Oh shit. To nie fajnie. Nie fajnie. Okej, okay, co to w ogóle jest za miejsce? Bo ja pierwszy raz te miejsce chyba widzę. Chwila, spokojnie.
Niech się zastanowię, co to w ogóle za miejsce jest. Tu ktoś w ogóle jest? Żywy? Czy nie? Wow, co to w ogóle jest za... Bazooka! Wow! Fajnie! Pytanie teraz jest takie, gdzie oni w ogóle są? Tam mam iść! What? Poczekajcie chwilę, bo ja tu powiem wam... Pogubiłem się już tak mniej więcej. Chwila, gdzie oni w ogóle są, bo ja się pogubiłem, serio. Oni są tutaj, co nie? Na pewno są tutaj. Bo jakby ich nie było tutaj, to bym... Ej no. Pogubiłem się. Bardzo się pogubiłem, powiem wam. Na górę mam iść teraz? No dobra, ale pytanie jest takie teraz, jak ja mam tam wejść? Aha. Dobra, nie ogarnąłem, mam przejście już fajnie. Aby spojrzeć na mapę. No dobra. Aha, tu jest jeden... A, widzę ich, dobra. Tu jest chyba kolejny gościu, ta. Okej. Tutaj to nikogo nie widzę, co nie? Dobra, telefon dzwoni. Hola, got your intel. Not bad. You see the bricked up place? I hear the APR's got a hostage in there, some foreign national like you. Your new orders are to get in there and break them out. Finish up your recon if you think it'll help. Dobra. Okej. Zajmijmy się tym. Tutaj mam iść. Dobrze. Dobra, Oj! Boom, headshot był. Tak, chyba tak myślę. I... Wow. Nie dead? A to kurde. Kurczy byk. Nie dead. Co za skurczy byk. No to nieźle. Kurde, spadnę stąd? Nie, nie spadnę. Okej, powoli. Tu mam zastrzyki. Na razie nie potrzebuję ich. Weźmiemy sobie kiedy indziej, oczywiście. Nie mogę wziąć więcej, co nie? Dobra. Dobra, powoli. Nie na hama. Oj. Dobra, pięknie. Pięknie. Wszyscy? Czyżby to były wszyscy? Czy byli wszyscy, czy jeszcze nie? Czy ktoś tu jeszcze jest do zabicia? Chyba nie już. Chyba nie już. Tak myślę, że już chyba nie. Ale zaraz zobaczymy. Nikogo nie ma, co nie? Ty chyba ktoś jest, tak mi się wydaje. Tak, jest. Oh shit. Nie fajnie. Tutaj ktoś powinien być.
Pierwszy zakładnik. Nie, nie jestem strażnikiem, nie, nie, nie. Zdobyłeś kumpla, wow. Ale to fajne, powiem wam, tutaj też dodali w tej grze. Nie wiem, jak jest w tych wcześniejszych, tych częściach. Znaczy w tym, w tej pierwszej części i w tych, wiecie, w tych nowszych. Z 12 i... Nie chcę się pomylić, czwórka jest chyba z 14. No okej, dobra, nie będę za tobą szedł przecież, co nie? Po co mi iść do niego? Na razie do Majka nie będziemy szli. Okej, pomogłem mu. Niech się cieszy człowiek. Tu coś jest ciekawego, nie ma. Dobra, jeszcze sobie weźmy może... No właśnie, strzykawki. Się przydadzą, bardzo się przydadzą. Dobra, idziemy teraz iść w ogóle. Telefonik dzwoni znowuż. Hey, my Ben, you did better than expected. Look, maybe I was hasty in my evaluation of you. Guys that do good work for me get paid. Come on back up to the fishing pier and I'll cash you out. Dobrze, gdzie mam iść w ogóle? Tak przede wszystkim znowu. Bo tutaj jak większość od misji się wykonuje, co nie? Przecież. Ale powiem wam, że na tych ustawieniach co gram, powiem wam, że gra ładnie wygląda niż na tych ustawieniach co kiedyś grałem jeszcze na tym starym komputerze. Na tych starych podzespołach, wiecie. Tam, nie pamiętam już za bardzo na jakich ja w ogóle ustawienia grałem wtedy. Nie pamiętam już. Ale chyba były słabe. A teraz na full, wiecie. To jeszcze raz wam pokażę, jak ktoś nie widział. A, prawda, pewnie ktoś widział, na pewno. Ale jeszcze raz pokażę, o, tak, na taki gram. Oczywiście. Na full. A co się będę? Praktycznie wszystkie części może by były na full, ale nie do końca, nie do końca. Pewnie nie do końca by były na full wszystkie części. Może jedynka, dwójka może by były na full, ale trójka... No, może by nie było na full, ale... Kto wie. Bo... What the fuck? Nie wiem, co kaman. Dziwne. Troszkę dziwne to było, powiem wam szczerze. Dziwne. W ogóle dobrze jadę. Przede wszystkim. Pewnie dobrze jadę. Okej. Właśnie, ja tak nie powinienem, kurde, się tak rozszaleć tutaj, bo tu mogło być jakieś te, mogło być jeszcze po drodze, jakieś te osady, można powiedzieć, wiecie. Może się tu coś stać jeszcze, wiecie, po drodze. Albo i nie już. Nie, teraz już chyba nie będzie tu nikogo. Dobra, tutaj sobie... Oj, myślałem, że wyrobię się, a jednak się nie wyrobiłem. Dobra, jesteśmy na miejscu już, fajnie. Yo, yo. Okay, here's how it works. No, udało mi się. The only currency worth shit is rough diamonds. Don't accept paper money from anybody. I wouldn't wipe my ass with it. You do work for the UFLL, you get paid in stones. Now, one of my guys, not the sharpest blade in the set, picked up a case of diamonds and dropped them off here yesterday. He stuck them somewhere in camp and promptly got shot in the head back in town. Maybe you killed them. Anyway, if you want those rocks, go outside and find them. The case has a tracker you can home in on with your compass. If I were you, I'd go buy some medicine first. That malaria is nothing to screw around with. You'll probably have some luck over at Mike's bar. All those expat cabrones drink there. Get yourself healthy and come by the front's office in town. I'll introduce you to Kakumba. Get you hooked up. Hey, he's coming out. Hasta luego. Dobrze, okej. Kurczę, powiem wam, że gierka mi się bardzo podoba. Bardzo, 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 bardzo. Przypominają mi się stare czasy, powiem wam, jak kiedyś jeszcze byłem. No to już dawno było, wiecie, grałem w tę grę.
Dawno grałem już w to. Nie pamiętam już teraz konkretnie kiedy to było. Bardzo dawno już na pewno. Co? Systemu namierzania? Czekajcie, bo to trzeba chyba... Czekajcie, jak to się robiło w ogóle? Nie, nie tak, nie o to mi chodziło, nie, nie, nie. Chwila, jak to się w ogóle zmieniało? Aha, dobra, ogarnię. Tam chyba nie będzie tych diamentów, tak mi się wydaje, ale na razie nic nie mruga. Poczekajcie, bo to jest to miejsce, to takie pierwsze, nie, to chyba nie jest to pierwsze miejsce. Poczekajcie, muszę się zastanowić, może pamiętam to, ale nie do końca teraz już. Tutaj chyba powinny być. Tak mi się wydaje, ale nie, to nie tu jednak, nie, nie, nie. Tutaj chyba. Tutaj. Nie, tu jest. Nie ogarniam za bardzo, powiem wam teraz. Tego. No jak się szybko mruga, no to wiem, no wiem. No ale gdzie to jest, to ja tego nie... No ale gdzie to jest, to ja tego nie wiem. Tak za bardzo teraz. Gdzie są te diamenty w ogóle? Bo tu w ogóle... No kurde. Tu mam broń, to nawet niepotrzebne mnie to. Tutaj też nie. Tu chyba. Tak mi się wydaje. O, są. Okej, mam, fajnie. Odnalazłeś jeden z 221 aktówek z diamentami. Wow. Kurde. Dużo, powiem wam. Bardzo dużo. A mogę chyba się do tego samochodu, co nie? Mogę, o, fajnie. Dobrze, co mam teraz robić, jak przede wszystkim? Na razie nic nie wiem. Dobra, jedziemy do tego znaczka. Czy troszkę pewnie podjedziemy i pewnie się z wami już będę powoli żegnał. Widzimy się oczywiście, będziemy się widzieć pewnie w kolejnym odcinku. A w kolejnym odcinku pewnie sobie już podjedziemy do tego... do tego baru Majka oczywiście. Tylko teraz pytanie jest, którędy? Tędy pewnie. Okej, dobrze. Którędy by było najszybciej? Tędy. Pewnie tędy będzie szybciej, tak mi się wydaje. Tędy pewnie będzie szybciej, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny jeszcze teraz. Tak, tędy. A może podjedziemy szybko do tego Majka, o. A kto wie jeszcze, zaraz zobaczymy za chwilę. Bo ten Majk trochę daleko, powiem wam, jest. Troszeczkę daleko od tego Fresh Fish. Prosto, prosto, ojej. Prosto chcę jechać. Czekajcie, czekajcie, ja się chyba pogubiłem teraz już. Bo tam jest jakaś wioska. Podjedziemy sobie inaczej, pojedziemy, wiecie? Inaczej sobie pojedziemy. O, tędy sobie pojedziemy, będzie, tak mi się wydaje, najlepiej. Tylko ja tu pogubiłem drogę już. A nie, dobra, jest. Jest droga, jest jednak droga. Myślałem, że jej nie ma. Jakoś tak mi się zmyliło, powiem wam szczerze teraz. Tędy sobie podjedziemy, będzie najlepiej, tak mi się wydaje dla mnie. Oj, 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 oj. Tych kamieni bardzo tutaj, powiem wam, jest bardzo dużo tych kamieni jest.
No ale cóż, kurczę, tak zrobili twórcy gry, wiecie, w tej grze. Żeby było jak najtrudniej na tych drogach, wiecie. Tak mi się wydaje, takie jest moje przemyślenie, ale do końca nie wiem, jak to jest. Poczekajcie, bo coś mi tu już nie... Coś mi tu nie pasuje już. Zmieniła się droga. To coś tu zaraz będzie, tak mi się wydaje. Jakaś zasadzka. Ale zaraz zobaczymy za chwilę. Aha, dobra, to już jesteśmy praktycznie na miejscu. Fajnie. Aha, i tu często jeżdżą te... Jak graliście w tą grę i jak wiecie, oczywiście jeżdżą tu często takie... można powiedzieć... różni tacy, można powiedzieć, bandyci tutaj. Ja tak to nazwę. Ale to nie są bandyci, tylko to inaczej się nazywa. Okej, dobra, wyjdźmy już stąd. I teraz trzeba wejść tutaj, tak? Tu mogę sobie broń kupić, dobrze. Okej, jedną rzecz wiem, już wiem, jak to trzeba zrobić. Okej. Trzeba do komputerka wejść, tak? Żeby kupić broń, tak? Czy nie? Bo ja już teraz nie pamiętam. Tak, tak jest, dobra. Co mam tu kupić w ogóle? Co mi tu każą kupić? To chyba, co nie? Dobrze. Do kasy, dobra. Pewnie to mi każą zrobić, tak jest. Aha, i tu broń się kupuje za... za ten. Za diamenty. Trochę, powiem wam, lipnie jest tutaj. No ale cóż, tak każe, to tak trzeba będzie robić, przecież co nie? Trzeba będzie, kurczę. Misja zakończona sukcesem, dobra, ale tu nie ma innej broni? Sobie wezmę jedno. Tu chyba już wszystko. O, tu jeszcze jedno sobie wezmę. Dobra, okej. Też możemy sobie wziąć, można wziąć, znaczy będziemy mogli brać już od tego z tego miejsca różne te rzeczy właśnie. Okej, tutaj musimy teraz wejść do tego baru Majka. Tu tędy jest wejście. Fajnie. Okej, tu mamy tego gościa, co nas, znaczy co uratowaliśmy go. Okej, to twój pierwszy i najlepszy kumpel, dobrze. Aha! Fajne. Okej, dobrze moi drodzy, oczywiście się widzimy. Tutaj sobie zakończył odcinek oczywiście i oczywiście się widzimy jak zwykle w kolejnym odcinku. Cześć!